Witam Was serdecznie w krótkim odcinku z FIFA. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę z ikoną. Na to SBC wydałem bardzo mało, bo jakieś 60 tysięcy. Reszta to były karty niewymienne, po prostu pod przepalenie. Jedynie tam Ibrahimowicz urodzinowy, Italiska, też jakiś tam karnibalowy poszedł się przepalić. Ale i takich bym nie używał, bo mam tylu zmienników. Tutaj jeszcze na szybko wam pokażę bilans WFoot Champions, może nam ta ikona pomoże. Ciekawostka jest taka, że sprzedałem praktycznie wszystkie moje monety. A i fajnie mi idzie, no. Także koniec tego chwalenia, przechodzimy do paczki. Czy będzie ikona? Zobaczmy. Nie no, otworzyłem tą paczkę na razie drugą, ale... Nie, to tak na poczekanie, nie będzie zła. Pulido. Proszę, żeby to był jakiś kozacki napastnik albo pomocnik defensy. No, jakikolwiek pomocnik na środku. Wino do środka pola. Dawajcie. Coś fajnego, no. No, ja cię. No proszę. Holandia. Zgadłem? Nie. Francja. Sio, to jest Blanc albo Desailly. Laurent Blanc, czyli mamy nowego środkowego obrońcę. Czyli w zasadzie mamy nowego śpedeka, tylko sobie zmienimy formację. Dobra, na razie wygląda to w ten sposób. Tutaj wiadomo, bramkarz będzie wymieniony, ale na razie nie mam środków na bramkarza. Na lewej obronie w przyszłości może pójść jakiś Mendy, nie pamiętam z jakiej on był okazji, ale z jakiejś tam był. A w meczu to wygląda tak, pokażę wam do dwóch formacji, którymi gram. Tutaj pierwsza, Blanc na SPD. Nie wiem, czy Luis będzie na SPD, czy Blanc. Na razie gram Blanciem, ponieważ w FIFA 17 Laurent był moją ulubioną kartą. To wtedy była, pamiętam, a wtedy nie było tych wszystkich ikon, chyba rodzaj. I wtedy Laurent był naprawdę świetną kartą dla mnie. I druga formacja jest taka. Tutaj Blanc nawet wyżej zawędrował, było na SP. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się będzie nim grało dobrze. Tak jak już mówiłem, napiszcie, co wy trafiliście. No dobra, kolejna paczka z ikoną, tym razem wersja podstawowa, baby. Zobaczymy, co trafimy, mam nadzieję, że nie będzie to jakiś największy szrot. Tylko coś, co będzie się dało użyć, tak jak wcześniejszego Blanca. Holandia, striker. No tak, Joe Cruyff po prostu. Proszę bardzo, Van Cruyff. Całe szczęście, na chwilę zapomniałem, że jest ktoś taki jak Cruyff z Holandii. No, bardzo dobry zawodnik, 3x3. Niska średnia, także zobaczymy, co się z nim będzie dało zrobić. No dobra, witam was już w czasie rzeczywistym. Teraz sobie omówimy nasze najważniejsze spotkania, czyli tutaj będzie przedstawiony comeback. Jak widzicie, 70. minuta i właśnie tracę bramkę na 4-1. Uwierzcie mi, że chciałem zretweetować w tym momencie. Zresztą zobaczycie, że już się za to brałem. Polo zawzięta. Ale stwierdziłem, że co? Że chcę wbić najlepszą rangę? No to nie mogę się poddawać i spróbuję odrobić. Co się okazało? Chyba kluczem do osiągnięcia mojej najlepszej rangi w te... No po prostu w tej FIFA. Generalnie teraz już za bardzo nie grałem w FUT Champions po tym właśnie rekordowym. I generalnie chciałbym was zapytać również, czy chcecie jakąkolwiek serię z FIFA 19 jeszcze? Ponieważ już w Ultimate Team, tak szczerze mówiąc, takie zwykłe Ultimate Team mnie już nie ciągnie, nie chce mi się w to grać. Ale jak chcecie jakąś ciekawą serię, na przykład z, nie wiem, kariera widzów, z jakiejś tam kariera po prostu, czy też jakieś wyzwania, drafty i tak dalej, to dajcie znać, bo po prostu nie wiem, czy nagrywać FIFA, bo zwykle u mnie miała słabe wyświetlenia, słabe zasięgi, no i po prostu się do tego nie skłaniałem. Tutaj, jak możecie zauważyć, już 90. minuta, w zasadzie od 83. minuty strzeliłem 3 bramki, nadrobiłem, także naprawdę, to było niesamowite spotkanie, mój przeciwnik musiał tam nieźle się zdenerwować. No i proszę, 4-4, tutaj żeby nie było, pokazuję statystyki. Nie było tak, że gościu przeważał, tylko ja go cisnąłem, jedynie nie miałem szczęścia wcześniej. W ogóle nie pokazałem wcześniejszych bramek ze względu na to, że nie były urokliwe i chyba nic nie znaczą. A tutaj bardzo ciekawa sytuacja, widzieliście, co zrobił Proves? No,
a po tym wszystkim strzelił bramkę. Także nie wiem, co tu się stało, ale ostatecznie to spotkanie wygrałem. Tam bardzo krótko pokazałem te statystyki, ale możecie sobie zatrzymać, również były przeważające. No i tutaj już ostatni mecz o rangę, który wygrałem w zasadzie dzięki schematom PLK Damiana, jak jeszcze mi działały fajnie. I zobaczcie, jeden rożny gol, drugi rożny, znowu będzie gol. To był pierwszy spotkanie, kiedy po rożnych tak ładowałem bramki. Tutaj już poczułem się zbyt pewnie siebie, zobaczcie, co robię bramkarzem. No jak baran po prostu, zobaczcie, co zrobiłem. Pustą bramkę, nie wiem, co ja sobie myślałem, po prostu już przykozaczyłem. Bramka na 2-1 i wiadomo, trochę stresik wzrósł. Ale jak to się mówi, rzuty rożne to rzuty rożne. 3-1, tym razem chciał pokryć tego, gdzie zawsze zagrywałem, to wrzuciłem na bliski słupek. No i się udało. No. I generalnie widzicie, jest tutaj statystyki do przerwy, przeciwnik nie miał za bardzo nic do powiedzenia. Ale jak będzie po przerwie? Zobaczmy. No to tak, pierwsza akcja po przerwie, no dobra, może nie pierwsza, ale tracimy brameczkę. Także już znowu stresik rośnie. Generalnie tak w wolnej chwili chciałbym was zapytać, co myślicie o Lidze Mistrzów, bo oglądałem wczoraj meczek i naprawdę, no, Messi pokazał klasę. Tutaj bramka na 3-3. I tutaj bramka na 4-3. Naprawdę po tej bramce to już chciałem wyjść, po prostu straciłem wiarę, nie wiem. W sensie na chwilę, nie to, że straciłem wiarę, tylko po prostu się bardzo zdenerwowałem, ale jak to się mówi, od czego są rzuty karne? Cyk. Obroniony. Co będzie dalej? Zobaczcie sami. Byłem radosny, więc stwierdziłem, że spudłuję. No. Tutaj kolejny karny. To niesamowite emocje, że grasz mecz o swoją najwyższą rangę w historii i rzuty karne. Tutaj oczywiście możecie napisać papryczka w komentarzu, jeżeli chcecie dostać serduszko. I będę wiedział przynajmniej, że dotrwaliście do tego momentu. Jak się potoczyły dalej rzuty karne? Jak zobaczycie, w tym momencie nie było zbyt kolorowo. Ale na szczęście nie pomylił się William bodajże. I jego bramkarz, mimo że wiedział, gdzie się rzucić, to nie obronił. No i ostatecznie, jak się domyślicie, w rzutach karnych wygrałem. Ale naprawdę, takich emocji to w FIFA jeszcze nie miałem. No, może poza niektórymi sytuacjami podbramkowymi. Ale to było takie, wiecie, krótsze. A tutaj to tak, Konstans. Silne emocje towarzyszyły przez w sumie całe spotkanie. No. No i wygrana. Proszę bardzo. Zaraz powinny się pokazać statystyki, już nie pamiętam, jak to tam uciąłem. No. Generalnie to nie wiem, co było kluczem do sukcesu. Powiedzmy, że to, że się nie poddałem w tamtym momencie. Tutaj jak widzicie, zaraz będzie potwierdzenie. Czy będzie potwierdzenie, czy nie. Że wbiło się... O, jest złoto 1, czyli moja najlepsza ranga. Następny WT Champions już raczej zagram w FIFA 20. No i generalnie w FIFA 20 chcę wejść z przytupem. Również dajcie znać, czy będziecie chcieli jakąś serię. A teraz chwila z najdziwniejszym spotkaniem w tym tygodniu. W sensie w po prostu podczas tej ligi weekendowej. Jak możecie zauważyć, nietypowy tytuł, nietypowy mecz. Po prostu Rashford się odpalił i bramkę za bramką walił. To była pierwsza taka sytuacja, że po prostu wszystko wchodziło. Zobaczcie, druga minuta, 1-0. Akcja później. Mam nadzieję, że nie słychać w tle tego, że mam na podsłuchu. Ale akcja później, generalnie znowu Rashford, znowu gol. Ja nie wiem, co się stało w tym spotkaniu. Gości musiał być w szoku. Czwarta minuta, 2-0. Zaraz zobaczycie, bo to oczywiście nie jest koniec. To był tak odpalony mecz. I co, leci Rashford? Znowu zrobi coś dzikiego. W ogóle taką kontrolę piłki miał w tym meczu. Taki był szybki, zwinny. Niesamowite spotkanie. 7 minuta, 3-0, 3 gole Rashforda. Nie wiem, czy to nie jest jakiś rekord w ogóle, że w 7 minut w FIFA, w 7 FIFA-owych minut w fucie ktoś zdobył hat-tricka. Tutaj oczywiście, która to minuta? 9 minuta, 4 bramki, 18, 5 bramek. Nie wiem, czy to naprawdę nie jest jakiś rekord, bo to jest naprawdę ewenement, żeby ktoś tak nastrzelał. No i oczywiście Rage Quit. No. No i to by było na tyle. Dajcie znać, jaki wasz był rekord w lidze weekendowej, a ja się z wami żegnam. Hejka.